Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Ponieważ zbliża się początek roku szkolnego, to mam dla Was parę pomysłów związanych z ozdabianiem kalendarza. To jest coś, co zrobiłam jakiś czas temu z takimi świetnymi cekinami. Serduszko dwukolorowe, tutaj cekiny można sobie głaskać w jedną i w drugą stronę. I dzisiaj mam dla Was podobny pomysł również z kalendarzem. To jest właściwie dokładnie taki sam kalendarz już na kolejny rok, na 2018. Jeszcze ma tutaj naklejkę, którą właśnie teraz ciągnę. Te kalendarze były w stanie naprawdę po niskich cenach, dlatego kupiłam ich więcej i pomyślałam, że można ozdobić okładkę takim świetnym kwiatkiem. Naszywki są teraz bardzo modne w różnych kształtach, w różnej formie i właśnie mam tutaj taką dużą naszywkę, której oczywiście nie będę naszywać, tylko nakleję. Ja oprócz tego mam trochę w podobnej kolorystyce washi tape, błyszczącą washi tape, co się rzadko zdarza, i ją również jakoś wykorzystam do ozdobienia mojego kalendarza. Najpierw zaczynam od róży i tutaj jest właściwie więcej tych róż, jedna duża i parę mniejszych kwiatków. I teraz przykleję ją zwykłym klejem, czy może nie roślinnym, takim, który się nieco lepiej będzie trzymał. Mam tutaj właśnie taki specjalny klej i zobaczymy, czy zadziała. Wystarczy poczekać, aż klej wyschnie i wszystkie te momenty, w których ten klej nieco wypłynął spod kwiatka, można w międzyczasie usunąć chusteczką albo po prostu jakimś patyczkiem drewnianym. No i teraz jest taka ładna różyczka. A jeszcze postanowiłam w ramach dalszej dekoracji mojego kalendarza nakleić na każdym pierwszym dniu miesiąca właśnie taką zakładkę zrobioną z washi tape. I w ten sposób zaznaczę sobie każdy miesiąc osobno, żeby go było łatwiej znaleźć. Tak mniej więcej wygląda ten kalendarz w środku, niczym się właściwie nie wyróżnia. I pierwszą zakładkę przyklejam mniej więcej pod numerkiem. I mam zaznaczone. I teraz druga zakładka na lutym. I to jest pierwszy dzień lutego. I przyklejam kolejną zakładkę odpowiednio niżej, tak mniej więcej o pół taśmy niżej. I w ten sam analogiczny sposób resztę miesięcy. Już mam wszystkie miesiące zaznaczone. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ozdobienie kalendarza. Mam ozdobioną okładkę i pozaznaczane inne miesiące. Oczywiście, jeżeli przygotowujecie kalendarz na nowy rok albo nowy rok szkolny, to możecie wymyślić sobie jeszcze jakieś inne rzeczy, różne inne ozdoby, ale ja postanowiłam postawić na minimalizm. Czyli mam w jednym stylu mniej więcej ozdobiony cały kalendarz. Mam nadzieję, że ten pomysł się Wam podobał. Jak zwykle zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału i zachęcam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!